Dzień dobry, z tej strony Ola. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co robię z moimi lasagniami w donicach, co robię z moimi roślinami cebulowymi, kiedy już przekwitną, jakich cebulek się pozbywam, które jeszcze wykorzystuję w przyszłym roku i opowiem Wam taką krótką historię tego, skąd pochodzi tulipan, po to, żeby lepiej zrozumieć, jakiego stanowiska potrzebuje u nas w ogrodzie i jak najlepiej przechowywać jest jego cebulki. Zapraszam na ten odcinek. Moi drodzy, niestety nieuchronnie zbliżamy się do końca kwitnienia naszych roślin cebulowych. Na pewno nie pomogły im w tym te wysokie temperatury, jakie mieliśmy ostatnio. Tulipany czy cała reszta naszych roślin cebulowych zdecydowanie lepiej radzi sobie i kwitnie lepiej w takich niższych temperaturach, wtedy kiedy to słońce nie jest takie palące. Jako pierwsze u mnie zaczynają przekwitać tulipany Mystic Van Eyck, które właśnie miałam posadzone w donicach przed moim domem. Tam one rozpoczęły wcześniej swoją tą wegetację ze względu na to, że ściana budynku oddawała im ciepło, także pierwsze zaczęły kwitnąć, no i pierwsze zaczynają mi przekwitać. Chciałabym Wam dzisiaj po prostu opowiedzieć, jakie tulipany sobie wybrałam do tych donic, czy wszystkie tulipany będą nam powtarzały i co robię z takimi mniejszymi roślinami cebulowymi. Czy wszystkie po prostu rośliny, czy wszystkie cebulki są już skazane na kompost, czy da się jeszcze z nich coś wykrzesać. Takim pierwszym, najważniejszym zabiegiem, o którym pewnie już wiecie, jest usuwanie przekwitniętych kwiatów narcyzów, tulipanów i innych roślin cebulowych po to, żeby one po prostu nie zawiązywały nasion. My tych nasion i tak w żaden sposób nie wykorzystamy, a jedynie osłabiamy całą roślinę i całą cebulkę do tego, żeby w ogóle te nasiona wytworzyć i dzięki temu zmniejszamy sobie szanse na to, że ta cebulka powtórnie w przyszłym roku wyda nam ładny kwiat. Także pierwsze, co robimy, to albo obcinamy, albo po prostu wyłamujemy takie kwiaty, które są już przekwitnięte, które już widzimy, że niedługo zaczną zawiązywać nam te nasiona. Kolejna bardzo ważna rzecz to pozostawienie liści do naturalnego, całkowitego zeschnięcia po to, żeby zdążyły odżywić naszą cebulę. Jeżeli nie wykorzystujecie Waszych tulipanów czy narcyzów do bukietów, więc nie usuwacie tej części tutaj razem z pędem, to zostawcie nawet ten pęd po to, żeby zwiększyć jeszcze tą powierzchnię zieloną, po to, żeby zwiększyć ilość tych zielonych części, które fotosyntezują i które odżywiają nam tą cebulkę. To samo robimy oczywiście z roślinami cebulowymi, które znajdują się u Was na rabatach. No i ja wiem, że niestety takie zasychające liście naszych tulipanów nie są już tak bardzo ozdobne, dlatego ja przestawiam tą moją donicę w mniej reprezentacyjne miejsce, lekko zacienione, ale nadal jednak takie, do którego dochodzi słońce, po to, żeby ta fotosynteza nie była w żaden sposób osłabiona, bo zależy mi właśnie na tym, żeby ta cebulka cały czas dostawała składniki pokarmowe. Jeżeli macie problem z tym, że te Wasze liście szpecą może w jakiś sposób Wasze rabaty, no to najlepiej po prostu obsadzać je takimi roślinami, takimi bylinami, które wcześniej rozpoczynają swoją wegetację i które będą naturalnie przysłaniały nam te liście. Ten proces zasychania liści może potrwać nawet około 6 tygodni i przez te 6 tygodni naszym zadaniem jest to, żeby utrzymać tą glebę wilgotną, żeby jej nadmiernie nie przelać, ani nadmiernie nie przesuszyć. Ja przez ten cały czas, odkąd moje lasagne pokazały swoje zielone kiełki, dokarmiałam je nawozami płynnymi w postaci biohumusu, tak po prostu jest mi najlepiej. I nawet jeżeli już usunę te przekwitnięte kwiaty, a jeszcze widzę, że te cebulki się odżywiają, że te liście całkiem nie obeschły, to nadal je delikatnie podlewam właśnie takimi odżywkami w płynie. Chcę mieć po prostu pewność, że cebulka, zabierając już te wszystkie składniki, te wszystkie soki z tej części nadziemnej, dostanie to, co dla niej najlepsze. Dzięki temu ona się rozrośnie, nawet jeżeli się podzieli, to te mniejsze cebulki przybyszowe również będą silniejsze i będą mogły liczyć w przyszłym roku na piękniejsze kwitnienie. Także nawożenie tutaj jest istotne, bo to wtedy ta cebulka się odżywia i magazynuje składniki na kolejny rok. Tak samo postępujemy oczywiście z roślinami cebulowymi na rabatach. Jeżeli widzicie, że już zaczynają przekwitać, to możecie je jak najbardziej nawozić. Ja moje rabaty będę nawoziła obornikiem granulowanym. Jeżeli posiadacie, tak jak ja, malutkie
pieski ogrodniczki, które lubią pomagać i lubią zapach tego obornika, nie chcecie, żeby on leżał tak na powierzchni ziemi, to tutaj polecam sobie pikownikiem gdzieś dookoła tych cebul, jednak nie za blisko, żeby po prostu ich nie uszkodzić, ponakłuwać sobie tą ziemię, porobić takie otworki, dołki, powrzucać parę granulek takiego obornika granulowanego. Świetnym również sposobem jest używanie tych najmniejszych wierteł właśnie do sadzenia cebul. Nawierzam sobie dookoła takiego poletka z tulipanami ziemię, wsypuję tam obornik granulowany. Dzięki temu wiem, że struktura mojej gleby się poprawia, że cebulki są odżywione i że moje pieski tego nie rozkopią i nie wyjedzą. No dobrze, cebulki są odżywione, część nadziemna uschła, no i co dalej? Później musimy zacząć zmniejszać to nasze podlewanie, żeby lepiej nam było też wydostać nam te cebulki. Te cebulki oczywiście oczyszczamy z tych suchych kwiatów. Je już możemy jak najbardziej wyrzucić na kompost i cebulki przechodzą selekcję. Wyrzucamy wszystkie uszkodzone mechanicznie, wszystkie nadgnite, takie, które noszą jakieś naloty grzybowe, wyglądają nieciekawie lub są bardzo małe. Z nich naprawdę nic nie będzie i jest szkoda zachodu. Oczywiście, jeżeli macie takie miejsce w swoim ogrodzie lub macie odmiany, które wiecie, że będą Wam powtarzały, chcecie poczekać parę lat, to jak najbardziej możecie podhodować takie cebulki, a nóż może z nich coś wyrośnie. Takie wyselekcjonowane, oczyszczone cebulki, usunięte z tych zaschniętych liści, wstawiam sobie na jeden dzień na słońce do szklarni, po to, żeby one faktycznie ładnie podeschły. Wtedy stawiam je do torebek papierowych lub do pudeł, do takich zwykłych kartonów i ustawiam je w miejscu chłodnym, w miejscu ciemnym. Najlepiej je nie zostawiać ich w takich miejscach, gdzie na przykład mamy duże okna, gdzie to miejsce się bardzo nagrzewa, żeby po prostu nam te cebulki przez ten okres ich spoczynku całkowicie nie wyschły na wiór. I bardzo polecam Wam po prostu takie zwykłe papierowe torebki, czy po pieczywie, czy po jakichś zakupach. One dodatkowo jeszcze te cebulki Wam zacieniają, więc jak najbardziej uważam, że jest to najprostszy i najlepszy sposób. Jeżeli preferujecie, możecie takie cebulki również obsypywać, tak jak na przykład karpy dalej, jakimiś trocinami czy perlitem. Tutaj oczywiście nie chcę zmieniać waszych przyzwyczajeń. Może się też nam zdarzyć taka sytuacja, że choć nie wiadomo, jakbyśmy się starali, to z tych naszych cebulek ani w przyszłym roku, ani w żadnym kolejnym sezonie nie wyrosną nowe kwiaty. I tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że hodowcy, wytwarzając takie bardzo dekoracyjne, bardzo ozdobne tulipany, w ogóle nie rozważają tego, żeby te tulipany w przyszłości powtarzały kwitnienie. Większość takich odmian została stworzona tylko po to, żeby wydała raz piękny, duży kwiat, bo zostały te odmiany stworzone pod kątem florystycznym, więc one były tak naprawdę wyprodukowane na kwiat cięty do bukietów. Ale jak możemy zwiększyć sobie tą szansę na powtarzanie kwitnienia naszych tulipanów? Musimy właśnie wybierać takie odmiany, które się ładnie namnażają, które się ładnie naturalizują w naszym ogrodzie. Dzięki temu możemy się spodziewać, że tak naprawdę posadzone tulipany raz będą nam kwitły przez kolejne długie lata. Przyleciała tutaj do mnie pszczoła, bo wyczuła jeszcze szafirki i narcyzy. No ja właśnie o takich powtarzających odmianach mówiłam Wam w moim ostatnim odcinku, w odcinku o kwietniowym spacerze po ogrodzie. Tam pokazywałam Wam odmiany Exotic Emperor, Purissime i tulipany z grupy Darwina. Są to naprawdę odmiany godne polecenia. Ich cebulki przybyszowe od razu są większe, więc od razu mamy większą szansę na to, że one w przyszłym sezonie wydadzą nam nowy kwiat. Są to odmiany, które przepięknie się właśnie naturalizują i namnażają w naszym ogrodzie i są to odmiany stare. Także naprawdę warto się nad nimi pochylić i warto się nad nimi zastanowić, żeby wprowadzić je do swojego ogrodu. Kolejną taką odmianą tulipanów, która również jest godna polecenia i która się pięknie rozrasta w naszym ogrodzie, to są tulipany botaniczne i one troszeczkę różnią się od takich tulipanów, które tutaj zazwyczaj posiadamy w naszym ogrodzie. Po pierwsze, one kwitną dosyć wcześnie.
Po drugie, one są zdecydowanie niższe. Ta ich cała cebulka jest zdecydowanie mniejsza, ale one są wspaniałym pokarmem na pierwszy oblot pszczół po zimie, więc jak najbardziej możemy je wprowadzić do naszych ogrodów. Dlaczego jeszcze nasze tulipany mogą nie powtarzać kwitnienia? Jeżeli wiemy, że mamy odmianę, która powinna się ładnie namnażać i to kwitnienie powtarzać, jeżeli dbamy o nawożenie, to co mogło jeszcze pójść nie tak? Możemy po prostu naszym tulipanom dawać złe stanowisko w naszym ogrodzie. I tutaj można by było właśnie zastanowić się, skąd w ogóle pochodzą tulipany i jakie stanowisko mają w ich naturalnym środowisku. Myśląc o tulipanach, od razu mamy na myśli Holandię, ale przecież zanim te tulipany do tej Holandii dotarły, musiał je ktoś odnaleźć, musiał się ktoś nimi zachwycić i musiał je ktoś rozreklamować. I tulipany, moi drodzy, pochodzą z Turcji, z rejonów górskich. Dopiero tam ktoś odnalazł kwitnące tulipany botaniczne, zaczął je krzyżować. Pierwsze hodowle tulipanów powstały w Persji. To właśnie z Persji przywieziono te skrzyżowane, dekoracyjne odmiany. I tulipany trafiły do nas, do Europy, i dzięki temu zyskały naprawdę światową sławę. Europejczycy tak bardzo zakochali się w tulipanach, że istniało takie pojęcie jak tulipomania. Wyobraźcie sobie, że na początku na tulipany było stać jedynie elity i były one sadzone w naprawdę dobrze strzeżonych ogródkach, w ogrodzonych ogródkach, bo to chodziło nawet do kradzieży cebulek tulipanów, ponieważ cena tych cebulek przekraczała nieraz wartości domów w Amsterdamie, więc wyobraźcie sobie, jakie to było tulipanowe szaleństwo. I o co mi chodzi w tym odpowiednim stanowisku dla tulipanów? Tulipany w naturalnych warunkach rosły właśnie na terenach górzystych w okolicach Turcji. Tam miały bardzo przepuszczalną glebę i te skały dodatkowo idealnie się nagrzewały po to, żeby tulipany w tym okresie letnim, w tym okresie ich spoczynku, faktycznie zdążyły te cebulki przeschnąć i się nagrzać. I wydaje mi się, że może warto byłoby pójść właśnie tym tropem, sadzić szczególnie tulipany na stanowiskach słonecznych, na takich przepuszczalnych. I sama się teraz zaczęłam zastanawiać, czy właśnie my, wykopując, susząc i na takim słońcu i przechowując te cebulki, czy przypadkiem nie naśladujemy matki natury, czyli po prostu nie naśladujemy tych naturalnych warunków naszych tulipanów. Tutaj warto się w sumie nad tym zastanowić. Ale czy wszystkie rośliny cebulowe musimy segregować, suszyć i przechowywać aż do jesieni, żeby je powtórnie posadzić? Ano nie. Na początku powiedziałam Wam, że z tulipanów i narcyzów należy obcinać te przekwitnięte kwiatostany, żeby nie zawiązywały się nasiona. Ale w przypadku takich szafirków, przebiśniegów, cebulicy czy też puszkini nie musimy tego robić. Zobaczmy, jak wyglądają stare ogrody, gdzie kwitną połacia przebiśniegów i połacia cebulicy. Tam nikt nie ogławia takich przekwitniętych kwiatów, tam nikt nie ogławia tych kwiatostanów. Dzięki temu te rośliny cebulowe się naturalizują i dodatkowo przepięknie się rozsiewają po danym terenie. Więc jeżeli macie szafirki w donicach, przebiśniegi lub cebulice, to jak najbardziej nie musicie się martwić o tym, że trzeba obcinać i uszczykiwać im te torebki nasienne. Mało tego, ja na przykład takie szafirki, które dostałam wczoraj, będę właśnie sadziła takimi kępkami razem z tymi zielonymi liśćmi od razu na rabatach, po to, żeby te liście jeszcze i ta cebulka wyciągnęła z gleby wszystko, co najlepsze, wszystko, czym dokarmiamy naszą glebę. Te liście sobie po prostu naturalnie zaschną już na rabatach. No a ja może zyskam kolejne sadzonki, jeżeli pozwolę się tym roślinom wysiać. Ja mam w swoim ogrodzie posadzone cebulice syberyjskie, posadziłam je 3 lata temu. W każdy dołek dawałam po około 5 cebulek i w tym roku zauważyłam mnóstwo młodych, malutkich szczypiorków dookoła. Także zajrzyjcie pod Wasze kępy cebulicy syberyjskiej, czy przebiśniegów, czy innych takich właśnie wymienionych przeze mnie wcześniej drobnych roślin cebulowych, bo może już dookoła tworzą się fajne kępy, które niedługo będzie można rozsadzać na inne części rabat i dzięki temu cieszyć się większą ilością kwiatów, cieszyć się większą ilością roślin cebulowych. I chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, jaka zmyślna, jaka genialna jest natura. Zauważcie, że na przykład nasiona takich mniszków lekarskich są bardzo lekkie po to, żeby wiatr wywiewał je po prostu na dalsze odległości i żeby tam już te nasiona wzrastały i wzrastały nowe rośliny. Na przykład przebiśniegi mają te torebki nasienne bardzo ciężkie.
I zauważcie, że one coraz bardziej pochylają się właśnie ku dołowi od tego ciężaru, aż do momentu, kiedy po prostu te torebki z nasionami bezpośrednio dotykają gleby. Dzięki temu te nasiona mają po prostu ułatwioną sytuację, bo one już leżą na ziemi i po prostu dzięki temu szybciej się wysiewają. I akurat tutaj naszymi sprzymierzeńcami są mrówki, bo to one jeszcze dodatkowo roznoszą nam po całej rabacie i po całym ogrodzie takie nasiona i później możemy właśnie zaobserwować, że przebiśniegi czy inne takie malutkie cebulki pojawiły się w innych częściach ogrodu. Także ja już się, moi kochani, będę z Wami żegnała. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat opieki i pielęgnacji przekwitniętych roślin cebulowych. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to śmiało możecie zadawać je w komentarzu. Bardzo dziękuję standardowo za to, że mnie wspieracie, że subskrybujecie ten kanał, za to, że piszecie komentarze, bo tak jak mówiłam, ja w ogóle założyłam ten kanał, żebym miała się komu wygadać i miała z kim pisać właśnie na takie tematy ogrodnicze. Jeżeli oglądacie moje filmy regularnie, a jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo bym Was prosiła o wciśnięcie przycisku subskrybuj. Dzięki temu mój kanał może się rozwijać i może trafiać do większej ilości osób. Także byłabym Wam za to bardzo wdzięczna. Także ja już się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Życzę Wam udanego czasu w ogrodzie, samych słonecznych dni, kwitnących rabat. Nie przepracowujcie się za bardzo. Miejcie czas na odpoczynek i na podziwianie natury i kwiatów. Także do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się niedługo. Pa, pa!